Jeśli chcemy bezpiecznie wynająć mieszkanie, warto skorzystać z usług pośrednika. Ważne, aby był on zrzeszony w jakiejkolwiek organizacji zawodowej i posiadał licencję. Dlatego, że w okresie, zwłaszcza teraz, tuż po wakacyjnym, kiedy mamy wysyp studentów, którzy będą poszukiwali mieszkań do wynajęcia, mamy również wysyp firm, instytucji, które podszywają się pod ten zawód, oferując usługi, a w zasadzie oferując zakup adresów, które bardzo często okazują się fikcyjnymi tylko adresami, po to tylko, żeby wyłudzić pieniądze, ponieważ jest to zakup adresów. To odróżnia oszusta od licencjonowanego pośrednika, który ma prawo pobrać za swoją pracę honorarium, ale dopiero po zawarciu umowy. W zamian za to sprawdzi, czy nieruchomość jest rzeczywiście, czy właściciel, który oferuje ją, jest jej właścicielem, jak również może przygotować samą umowę pośrednictwa, ułożyć warunki tak, żeby były bezpieczne kwoty, żeby nie budziły jakichś tam wątpliwości. Zapisy te zabezpieczą nie tylko lokatora, ale też właściciela mieszkania. Gdy chcemy wynajmować mieszkanie, musimy zwrócić szczególną uwagę komu, do jakiej grupy docelowej kierujemy. Musimy dobrze zwrócić uwagę na umowę najmu, jej zapisy, które mają zabezpieczyć nas jako właścicieli, nasze dobro, czyli nieruchomość, i zagwarantować wpływ czynszu najmu. Warto ponadto sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy. Będzie on przydatny przy ocenie stanu faktycznego odbieranej nieruchomości. Warto zrobić zdjęcia rzeczy, które pozostają w mieszkaniu, które posłużą do dalszego odbioru nieruchomości, oceny stanu technicznego. Najemca, mając ważną umowę, może zameldować się pod danym adresem na czas określony w dokumencie bez wiedzy właściciela. Korzystnym rozwiązaniem dla wynajmującego mieszkanie jest podpisanie umowy o najem okazjonalny. Sporządza się go u notariusza, a instrument ten doskonale sprawdza się w sytuacji, gdy lokator okazuje się nierzetelny. Wtedy jest możliwość natychmiastowego wyprowadzenia go z nieruchomości.